Taki widok na ostatniej prostej kampanii wyborczej to rzadkość. Kandydaci różnych ugrupowań zamiast skakać sobie do gardeł, stają ramię w ramię. To bardzo ważne, żeby pójść głosować. Różne poglądy polityczne i barwy partyjne lub ich brak na chwilę przestały mieć znaczenie. Jak zaznacza Arkadiusz Dąbrowski, kandydat PSL do ratusza, wszystko po to, aby pokazać zielonogórzanom, że polityka Warszawy i polityka Zielonej Góry są różne, że tu, na naszym podwórku, można się dogadać. Życie jest kolorowe, a my potrafimy się dogadać, potrafimy razem działać. Akcja ponad podziałami politycznymi ma również zachęcić zielonogórzan do udziału w niedzielnych wyborach. Jak podkreśla Radosław Brodzik, kandydat SLD do ratusza, w wyborach każdy głos jest ważny i każdy może wprowadzić zmiany. Nie jest tak, jak się mówi, że mój głos nie jest ważny, tak, że ja idę głosować i to nic nie zmieni. Właśnie, że nieprawda, zmieni bardzo dużo. Tak naprawdę wspólne głosowanie, pokazanie, że miasto Zielona Góra to miasto obywatelskie. Mariusz Marchewka z Platformy Obywatelskiej i Filip Gryko z Komitetu Wyborczego Wyborców Janusz Kubicki. Zgodnie zauważają, że w zielonogórskim ratuszu pora na zmianę warty. Panowie w minionej kadencji nabrali doświadczenia, które chcą teraz wykorzystać. Moje doświadczenie 4-letnie w pracy w ratuszu pokazuje, że warto jest rozmawiać, warto być zgodnym. No i my tutaj tę zgodę pokazujemy. Czas na to, żeby przede wszystkim te osoby, niektóre starsze, które przysypiają troszkę już w tych ławach Rady Miasta, no odeszły już na emeryturę. Sebastian Cielecki z Komitetu Wyborczego Wyborców Prawa i Solidarne Jacka Budzińskiego zachęcał do udziału w niedzielnych wyborach osoby z niepełnosprawnością. Na biuletynie informacji publicznej są dostępne informacje dla wszystkich niepełnosprawności, od ruchowej po osoby, które nie widzą bądź nie słyszą. We wspólnej akcji młodych kandydatów do ratusza zabrakło przedstawicieli Nowej Prawicy i Ruchu Narodowego oraz Lepszej Zielonej Góry.